Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Al Pacino. Zapraszam na kolejny odcinek Stalkera z modem Misery. Zona mnie oczekuje, więc nie dajmy jej dłużej czekać. W poprzednim odcinku zaplanowałem sobie wyprawę w poszukiwaniu zaginionego łowcy. No i dzisiaj spróbujemy doprowadzić to do skutku. Mam nadzieję, że bez większych problemów. Piękna zona. O poranku. Cisza, spokój. Granat. Zastanawiam się, jakby tutaj iść, żeby za bardzo nie ryzykować. Ostrza droga, jeśli chodzi o poziom, zawsze może się okazać najszczęśliwszą. Dlatego wolałbym może troszkę pokrążyć, stracić trochę więcej czasu, ale zachować życie. Schowek tutaj mamy. Kusi mnie ten schowek trochę. Nie, no jednak. Jeżeli zona coś daje, to trzeba brać. Zastanawiać się nad tym, bo później można nie mieć okazji już. Nic w sumie stracę, no mam nadzieję, że mi się to zwróci. Na wszelki wypadek jakiś szybki zapis. Że się nie wpieprzę w jakieś anomalie. Może małe polowanko na mutanty. Chociaż one jakoś nie wydają się być tym zainteresowane. To jednak wolałbym nie mieć ich za plecami. Była taka możliwość. A może jednak nie będzie trzeba. Nie wiem, czy zechcą tu wrócić. Jeżeli zechcą, no to jednak nie. No i tym lepiej dla mnie. Zajrzymy się za tym schowkiem. O proszę, stek z dzika. Mój problem, jeżeli chodzi o tego stalkera, polega na tym, że mam ustawiony strasznie niski poziom głośności, przez co no praktycznie muszę polegać tylko i wyłącznie na wzroku. Za bardzo sobie nie posłucham, co się dzieje wokół, a to jest błąd z mojej strony niestety. No, nie mogę bardziej podgłośnić, bo nie chcę, żeby tworzył się jakiś posłuch. No gdzie jest ten schowek, cholera?
już tutaj jestem w jednym miejscu. Jeżeli on gdzieś się znajduje pod tym... No właśnie. Pod domem, tak. Patrz na fajek. Jeszcze? Coś jeszcze jest, trudno, no ciężko to. Na chwilę wskoczył ustawienia. Kucanie było coś takiego kiedyś, jak jeszcze większe kucanie, no ale gdzieś tego nie mogę obecnie znaleźć. Chciałbym podnieść cokolwiek tutaj leży, no ale przecież... Dobra, nieważne. Było miło. No właściwie jestem już niedaleko. Tak jak lubię. No i tyle, jeśli chodzi o ciszę i spokój. O kurczę, trochę was dużo, co? Może nie wrócą. O, plusem jest to, że troszkę uda się z nich wyciągnąć. Mięsacze ogólnie to są chyba najmniej groźne mutanty w zonie, także macie... Porównanie tego, jak wyglądają... No pięknie! Jak wyglądają sprawy. No teraz nie uciekaj, teraz kolego to już ja ci nie daruję. Macie pojęcie, jak wyglądają sprawy, jeżeli chodzi o przeżycie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że cię więcej nie zainteresuje, bo tamtej grupki nie chciałbym już spotkać. Tak wygląda spotkanie z no mniej więcej najmniej groźnym mutantem w zonie. Tak się kończy. Dla takiego niezbyt doświadczonego stalkera jak ja. Plusem jest to, że na troszkę kawałków z nich udało się pozyskać. Może to jakoś sprzedam, jeśli wrócę żywy. Mam nadzieję, że wrócę. Tutaj mamy stację benzynową, to nie, tam się nie wybieram. Tu jest jeszcze. No i tam już widzę kolejne idą sobie, mam nadzieję, że dadzą mi spokój. Widzę tylko na szybkiego tego oprawię i już uciekam. Nie przeszkadzam wam z waszych codziennych spraw.
sprawę z wami. Boi. Jeszcze kilka do strzelby na szczęście. Nie podoba mi się ogólnie to miejsce, tak? Nie jest to. Jest to miejsce, w którym chciałbym. No właśnie. Jeszcze psy. Nie jest to miejsce, w którym chciałbym się znajdować. Dwa. Trzy. Przepraszam, trzy. No i teraz mam dylemat, czy zaczynać walkę, czy starać się ominąć i liczyć na to, że mi darują. Teraz to mi raczej już nie darują. No, chodź pieszku, chodź. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Trzy były tylko, tak? Chyba tak. Mam nadzieję. Poszło dosyć sprawnie, bez uszczerbków większych na zdrowiu. Jedyny uszczerbek. Uszczerbek na amunicji. Nie ma nic wartościowego. No trudno. Zapisywanie co 10 sekund. Dobra, latarka mi się chwilowo nie przydaje, może bym wyjął detektor. Jakiś artefakt by się udało zdobyć. Coś jest. Gdzieś w okolicy. Poszedłbym tamtego psa jeszcze sprawdził. Mam nadzieję, że tutaj na nic już się nie martwię, że tutaj były tylko te psy. Znajdę w ogóle. Jest. Dobra, spróbujemy. Ho, polowanie na artefakty to jednak nie jest dobry pomysł przy moim obecnym stanie zdrowia. Nie, to chyba nie ma sensu, mam zbyt porwaną kurtkę, w ogóle ta kurtka, ona mnie nie chroni przed niczym, no, nie ma się co oszukiwać, a takie kuszenie losu to chyba nie ma sensu, nie, innym razem, jeszcze tu wrócę, o proszę, dwa, super, jeszcze tu wrócę w jakimś lepszym kombinezonie i wtedy na pewno jeszcze nie jedna wyprawa po artefakty nas czeka. Teraz bym chciał skończyć to zadanie, znaleźć tego stalkera i wynosić się stąd po
dla wujka jakiś prezencik ktoś zostawił, nic, nic, nic kompletnie. Płonie ognisko w lesie, ale żeby coś zostało, absolutnie. Dobra, stalker jest tam. Слушаю тебя! Waśko, dziadek. Ma parę rzeczy na handel. Ho, ho, ho! Co się dzieje? Weź mnie nie strasz, człowieku. Spokój się. 2900 za apteczkę chcesz? Cię pogięło chyba trochę. Wiesz co, kolego, dzięki, dzięki, ale nie. Poradzę sobie. No, привет! Mara, poradzę sobie chyba. Wytrzymam, sprzedam to brodaczowi. Nie. Ja się nigdzie nie zbieram, jestem zbyt martwy. Kurczę, muszę od niego kupić czapeczki, no. Ej. Halo. Chodź tu jednak. Gdzie ty jesteś? Gdzie poszedłeś już? A czekaj, tu się coś więcej działo. Ktoś tutaj niby sam nie przestrzelał. Dobra, na tym skorzystam. Mięso, bubro, wychodź. Szkoda, że oni chyba już sobie poszli. Szybko. Może tam są. Serio? Szybko pobiegli. Dobra, trudno. I mam dylemat, czy iść do stacji antenowej i tam umrzeć? Bo wiem, że tam umrę. Czy lepiej sobie zostać? Dostanę, przydałoby się to zjeść. Niezdrowe jedzenie. Mało życia ogólnie mam, bardzo mało życia. Jeśli
chodzi o apteczki, no to nie. Pożałowałem troszkę i... I zostałem teraz bez niczego, no, nie oszukujmy się. Jedzenie to mi raczej za dużo zdrowia nie przywróci. Tak jak wypadało, zjeść jeszcze fasolkę. Dobra, idę. Co będzie? Najwyżej sobie wczytam wtedy i jeżeli zobaczę, że nie mam szans, no to sobie wczytam i wrócę gdzieś do brodacza. Kupię sobie kilka apteczek. Pożywię się nimi i wtedy przyjdę z powrotem do Głuszca. Dziwne, wydawało mi się, że miałem więcej tych apteczek. Tak mi się wydawało. Pewnie też sporo rzeczy by się znalazło. Jakby ktoś faktycznie chciał poszukać, a może potrzebuje latarki. Napój energetyczny. Szału nie ma, powiem szczerze, bardziej bym się cieszył z apteczki, no ale nie ma co wybrzydzać. W zonie wszystko się przyda. Dobra, gdzie jest ten dureń? Tam. Wow. Wow. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Гляди внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Не любят пиявок. Да что, зубочите. Звук слышал? Ладно, ерунда. Nie, nie przysłyszałeś się, człowieku, słyszałeś pijawkę na pewno. Nie zostawiaj mnie tutaj, oszalałeś? Ej, Górzec! Chodź tu, debilu. Co to jest? Przykryj mnie, aha! Ножи! Есть! Я тоже! Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Окей. Добра. Не так to miało wyglądać. Tak właśnie wygląda kwestia paniki przy ataku pijawki. Pijawka to jest taki mutant, który za pomocą macek umieszczonych tutaj przy twarzy wysysa krew i jeszcze tak ogólnie to potrafi znikać i kamuflować się, więc atakuje z ukrycia. Nie widać go. Zwuk słyszał? Ładne, jerunda. Chcesz, by go tutaj zostawić, żeby on zrobił te pijawki. Ja sobie poczekam na zewnątrz, ale to wypróbuję za chwilę. Nie lubię pijawek, nie lubię, bo tutaj chyba są dwie nawet. Strzelba teoretycznie powinna nam pomóc. Co to jest? Przykryj mnie, aha! Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Заставил меня, человек. Ха-ха-ха.
nic, próbujemy, udało się. Udało się jedną zabić, więc. Szkoda, że mnie zdążyła trapnąć. To chyba kwestia refleksu. Teraz będę bardziej przygotowany. Nie, no kogo ja oszukuję, nie będę przygotowany. Jak można być przygotowanym na coś takiego? Что-то есть. Прикрой меня, ага. Мать вашу! Есть, готов. Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Pijawko, chcę z niej fanty jakieś. Proszę, zdurno, czekaj. Poszedł tam pijawkę. Nie przyładowano strzelę. Strzelba jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo wciskasz cokolwiek, po prostu celujesz mniej więcej w stronę pijawki, no modlisz się, żeby trafiło, tak? Żeby zabiło za jednym strzałem. A jak nie zabije, no to koniec. To jest druga. Nie mam nawet gdzie przed nim. Jeszcze raz. Nie no, nie poddam się, będę próbował do skutku. To jest kwestia odpowiedniego naciśnięcia spustu w odpowiednim momencie i tyle no. Za którymś razem się uda. Boli mnie strasznie, że ta pierwsza mi tutaj praktycznie za każdym razem zahacza po sobie. Что-то есть. Прикрой меня, ага. Кладем их всех. Готов. Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Все, позволишь на то, чтобы записать на этот раз. Zapiszę jeszcze raz pewnie. Wiem mniej więcej w którym momencie ona atakuje już, także to jest troszkę skryptowane. To na moją korzyść. Gdybyś ty durnie miał strzelbę, to byśmy sobie lepiej poradzili. Tutaj mogę zapisać, tutaj znaleźć. Pewnie będziemy schodzić zaraz. Czas za kilka odcinków będę pewnie wspominał, jak tutaj jestem z tym obrzynem. Tu są jeszcze dwie. Serio? Co ja mówiłem? A, mówiłem, że za kilka odcinków pewnie będę wspominał i śmiał się, jak tutaj z obrzynem polowałem na pijawki. Jak już będę wielkim, strasznym stalkerem uzbrojonym po zęby. Ale na razie nie będę to nic śmiesznego. Przeładowuj szybciej. Spróbujemy troszkę inaczej teraz. Spróbujemy innej taktyki.
spróbujemy taktyki pod tytułem Pieprzam stąd. Zobaczmy, jak się sprawdzi. Oczywiście. Dobra, nie podoba mi się to. Podoba mi się to, że nie wiem, co się stało. Górzec żyje, bo misja się nie anulowała. Pytanie tylko, czy pijawka też? Dzięki człowieku, nawet nie wiedziałem, co się stało, ale ty jesteś po prostu cudowny, kocham cię. Proszę bardzo, tak wygląda pieprz, martwy na szczęście. Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Стоп, не в порядке.
практикой насчет взлома у меня сложилось, а? Дал мне этот холерный артефакт. Schować do pojemnika, tak. Rozumiem, że to i tak za wiele nie pomaga, prawda? Tak czy tak kombinuję, nie wiem, gdzie wódki, tutaj to jest dobry pomysł. No właśnie. Plusem jest to, że jeżeli wyjdę stąd żywy, no to wyjdę troszkę bogatszy. Co to? Da się dobrać? Niespodzianka jednak, nie? O tak. O! Wszystko oczywiście rozpieprzone w drzazgi, nie nadaje się do użytku. No ale jak dają, to trzeba brać. Pozwoli, żeby się zmarnowało. Podręcznik inżynierii. Talent, jak gryce, nie propiesz. No poszli, glaniem. Nie mam czas, żeby to przeglądać. Na razie wolałbym wynieść się stąd w cholerę. Gdzie w ogóle jesteś? Psst. O kurczę. Tut palno krawasosów. Spiat, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шуму и пыли. Окей. Тут хотя бы гранат послал. 20. Эх, надо же, прошли. Ну нифига себе тихий чат. Вроде выход. Прыгай! Надо этим бороду озаботить. Но кто, а он докумекает, как с тварями разделаться можно. Oj, powiem brodaczowi, wszystko powiem. No proszę, tylko ty, powiedz. Tak, Danilu po rezultatom nie našli. Jest u mnie jedna idejka na счет того, gdzie on теперь. Ja, пожалуй, проверю, tam свяжемся. A ty сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Porwanej kurtce. W ogóle wiszą na mnie te strzępki, strzępki ubrania. No i to średnio chroni przed czymkolwiek. No, nie oszukujmy się. Ja jestem jeszcze trochę zmęczony, bo też tego wziąłem. To by się przydało. No. Energetyk nie zaszkodzi. Się uda tam dojść. Spróbuję. No tutaj to. No właśnie. Anomalia kwasowa. Dziękujemy, dobranoc. Żegnaj, Zono. Jeszcze raz spróbuję, może uda mi się jakoś ominąć, a jeżeli nie, no to wracam do brodacza. Spróbuję wrócić, jak będę lepiej wyposażony. Tutaj są mapy, te grupki, które właściwie do tego służą, żeby wypadać te anomalie, ale są dwie obok siebie, trzy chyba nawet. Nie udało.
вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Jak wygląda ten uciołek. Szału nie ma, respektu nie budzi za bardzo. Nic dziwnego. Biega z obrzynem w porwanej kurtce. W dziurawych butach pewnie. Obwieszony cały jakimś złomem, który nie nadaje się do niczego. Dobra. Teraz pytanie. Jak jest to przebieg? Co się stało, jak sprawa wygląda z pijawkami czy juchociągami, tak jak muszę nazywał chyba juchociągi. Tak, to określenie nie da co. Powiem brodaczowi, jak sprawa wygląda. Przedam trochę tego złomu, kupię sobie jakieś żarcie, może amunicję do strzelby, bo troszkę jej się zużyło. Mam amunicję do swojego karabinu, pewnie nie znajdę brodacza. Co tam jeszcze? Apteczki, jeszcze raz apteczki. No i będę planował, co dalej w następnym odcinku. W sensie będę planował w tym odcinku, co dalej robię w następnym. Mam nadzieję, że nie będę musiał, ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, no to lepiej chyba zmarnować trochę tych naboi, tej amunicji niż moich własnych, które mogą mi się później bardziej przydać. Ja w razie czego będę używał tej zdobycznej broni. Chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał. Czyli jakieś 3 sekundy pewnie ognie się błędy i tyle. To jest chyba jakiś lepszy karabin.
sprawa, jak się wybieram. Tak, tam jest tam chyba zombie, jeżeli się nie mylę. Stalkerzy, którzy wyszli cało. Podróży w okolice mózgu zwęglacza. Pytacie, co to jest mózgu zwęglacz? Otóż mózgu zwęglacz zwęglacza się w takich zonach, które ogólnie służy do tego, żeby zapobiegać wchodzeniu stalkerów do centrum. No ogólnie smaży im mózgi i wchodzą z tego później. Cieszę się, że poszedłem tam do górca. Załatwiłem dwie sprawy przy okazji. Dosyć sprawnie poszło z tymi elementami. Nie mam żalu. No i idź jeszcze trochę. Przykro. Dwa. Już jestem bezpieczny. Здравствуй, сталкер. Здравствуй. Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Nie dostanę żadnej nagrody. Łaj za tych brodata. Dobra, panie brodacz,
Bierz ty ode mnie ten cały szajs. Zarobię. No ty zarobisz na porządną aż kozłówkę chyba. Nie potrzebuję. W ogóle w tym mięsku. Nie ma sensu jedzenie tego, bo nie żeby się wyleczyć z promieniowania, które się połknie razem z tym mięsem. Nie opłaca. Kupka doświadcza. Chcę kupić, to sprzedaję, nie? Stek z dzika. Dzięki, ale nie, ale jakieś zdrowe żarcie. Na pewno bez żartnika. Co to jest? No takie rzeczy to jest. Kiedyś będzie do czegoś pasowało. To nie będę musiał wydawać. Ciężkie, nie jest jakieś specjalnie nieporęczne, można to nosić. Latarki też sobie zostawię. 23 tysiące zarobiłem na te wyprawy. Powiem szczerze, jestem zadowolony. Teraz jestem zadowolony z tego noża. Ale kto tutaj noża używa? Także trzeba być naprawdę jakimś hardkorem, żeby tu chodzić z nożem. Dobra, najpotrzebniejszy odcinek. Tylko chyba po prostu zbliżę się do dobrego humoru. Wybieraj ten. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Добра.
Да чё ты топчешься? Добра, замкни мордę. Sprzedaj mi. Sprzedaj mi. To mi sprzedaj. Świt. 36 tysięcy. Ja pierdzie. Nawet tego nie chcę kupić. Starego. Wydawane kieszenie na akcesoria, nawet w porównaniu do mojego, no to jednak. Nie chcę za bardzo inwestować w jakieś kosmiczne kombinezony, bo później się okaże, że nie wiem, jakiś mutant mnie zaczepi pazurem, porwie mi go na plecach i będę musiał wyłożyć 300 tysięcy rubli na naprawę, dlatego. A to już jest bardziej kamizelka kuloodporna niż kombinezon, także ja jednak bardziej się widzę w kombinezonie, niech już będzie ten świt. 36 tysięcy. Ja pierdzielę. No cóż. No wiem, człowieku, też się za głowę złapałem. Zobaczyłem twoje ceny. To futerko można założyć. Idź, idź, nie chcę ciebie tu działać. Idź, idź. Doido. Brodaty przyjacielu, kup potem mnie tą szmatę. Co to jest w ogóle? Co ja tu noszę? Meal ready to eat. A co żywność tego? Spoko. Wolałbym ten, jednak jeśli już nie jesteśmy. Nie zapewnia jakiejś specjalnie dużej ochrony. Ma noktowizor wbudowany. Kurczę. 10 tysięcy. Nie, na razie nie. Jestem bardzo mądry i będę chodził bez czapki. Thank you.
Przyjacielu, potrzebuję cię. Potrzebuję cię. Czy inwestować w strzelbę, czy lepiej wziąć swój karabin? Czy postąpić wbrew sobie? No to da się tu nie zamontować. Gorsze szkoda. Patafianie, nie masz... No nie, już myślałem. Sorry, nie chciałem na ciebie krzyczeć. Koncerny zwykły, pan nie masz. Dobra, na dzisiaj wystarczy mojej przygody, i tak się trochę przedłużyło przez te moje większe dalsze podróże, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Cieszę się bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i że oglądaliście moje poczynania, moje męczarnie tutaj. Może się prześpię jeszcze? Pospał. To zjedz sobie kukurydzę w puszce w nagrodę. Już nie spałeś. Dobra. Zjedzone. Dzięki wielkie, że oglądaliście moje tutaj poczynania. Dzisiaj mam rodacz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnam się z wami. Alko Cino. Oglądajcie, lajkujcie, jeżeli wam się podoba, subskrybujcie, jeżeli macie jakieś sugestie, komentarze, piszcie, od tego są przecież. Żegna się z wami El Pacino, nie wiem co będę robił w następnym odcinku, zobaczymy jak sprawy się potoczą dalej. Myślę, że będziemy szukali tego gazu i próbowali pozbyć się na juchociągu. Do zobaczyska, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło.